皆さん、こんにちは。今日はシルジアテアターに来ています。ここはリネックに位置しているカトビツで一番大きいテアターです。女優のアリーナ・ヘヘルスカさんをお迎えして、今日はオジェネックというスペクタクルについてお話ししてもらいたいと思います。ジェンドブレパニアル。Dzień dobry. Dzisiaj będziecie grać Ożenek. Proszę powiedzieć coś o Ożenek. Ożenek to spektakl napisany przez Mikołaja Gogola, rosyjskiego dramaturga, a wyreżyserowany przez Mikołaja Koladę. Czy Mikołaja Koladę, czy Nikolaja Koladę? Przez, jak my go nazywamy, przez Kolę, parę lat temu, przez rosyjskiego wspaniałego reżysera i dramaturga, który zawitał do nas do teatru. I praca, muszę powiedzieć, była z nim fascynująca. Pracowaliśmy dosyć krótko, bo gdzieś około 8 tygodni, ale bardzo intensywnie. W tym spektaklu ile kostium pani ma? Och, nie policzyłam, ale mam bardzo dużo kostiumów. Prawie w każdej scenie jest inny kostium, także są szybkie przebiórki, a wszystkie kostiumy są bardzo wysmakowane, przemyślane właśnie przez scenografa i pięknie wykończone przez naszą pracownię krawiecką. Może pani pokazać na materiał? Tak, to są piękne, to są chusty przywiezione z Rosji przez Koladę. I drugim. Tak, to są takie spódnice. Tym są też, pod spodem jest jeszcze halka. A jakże, uwaga, skarpety seksualne. Także tu są również, Tajemnicy. tak, O, to takie jest. rysusy. I proszę zobaczyć, jakie są wykończone na przykład koronką i tutaj wykończone też koronką. Tak, jaki jest czepek tutaj. O. Także te kostiumy są bardzo takie dopracowane, ale też można na przykład mebli zobaczyć takie. Może nie wiem, czy widz nawet widzi takie, ale to możesz pokazać taki detal. To jest od Ukrainy. To są takie rosyjskie motywy, albo tutaj Rosyjski. takie jeszcze krzesło wykończone taką różą, takim motywem. Także wszystkie te są samowary przywiezione z Rosji przez Koladę. Tam są właśnie zakupione też takie rosyjskie talerze. No, fajnie. A jaka podłoga piękna. Czasem już są brawa na podniesienie kurtyny, kiedy właśnie widz widzi scenografię i się zachwyca scenografią samą. Okej. No, jest to materiał bardzo ulubiony przez aktorów, ponieważ daje szansę takich popisów aktorskich i zabawy z publicznością. Jest to 3-godzinne spotkanie z publicznością. Wczoraj zakończyło się owacjami na stojąco. No brawo. A co to jest panią Rory? Kim pani jest dzisiaj? Ja tam mam taką dziwną rolę, ponieważ jest to rola Duniaszy, służącej, która w samym dramacie, o, możemy pomachać naszym światełkom. W samym dramacie jest to bardzo mała rola, ale w reżyserii Mikołaja Kolady to jest rola bardzo znacząca. Jest to jakby apoteoza Rosji, uosobienie Rosji. Także to jest rola taka wieloznaczna, bardzo bogata. No i ona tak dopełnia jakby główną parę bohaterów, którymi jest Agafia i Podkolesin. My jesteśmy z kolegą Piotrowskim, tutaj gramy jakby taką parę w opozycji do tej głównej pary. Którym scenie najbardziej lubi ten spektakl? No, najbardziej to lubię początek, ponieważ jesteśmy wszyscy w grupie i to jest takie charakterystyczne rozpoczęcie spektaklu przez Koladę, bo właściwie w każdym jego spektaklu jakby cały ansambl się przedstawia, występuje przed publicznością i to jest taka jakby uwertura, ale mam też bardzo ważną końcową scenę, która jest w zupełnie innym klimacie niż cały spektakl.
długo musi przygotować, ubierać kostium, włosy, makijaż? No przychodzimy tak godzinę, półtorej godziny przed spektaklem, żeby się przygotować, żeby zostawić już nasze życie prywatne i żeby się skupić na spektaklu. Ale potem przebiórki to są bardzo szybkie, bo trzeba się czasem przebrać no, pół minuty i wrócić na scenę. Tak, pracujemy w reżimie sanitarnym, to znaczy mamy maski, mamy założone, kiedy chodzimy po korytarzu, ale na próbę czy na spektakl już zdejmujemy maski i patrzymy na publiczność, która siedzi w maseczkach, co drugie miejsce jest zajęte w co drugim rzędzie. Także jest mniej publiczności niż zazwyczaj, ale bardzo żywiołowo reagują też. Wczoraj o tym się przekonaliśmy. Jak długo pani pracuje w tym teatrze? W Teatrze Śląskim rozpoczęłam pracę bardzo dawno temu, w 1986 roku, po ukończeniu PWST. I od razu dostałam angaż w tym teatrze i jestem mu wierna do dzisiaj. Co to było pierwszym spektaklem tutaj? Pierwszym spektaklem to był Mąż i żona Aleksandra Fredry w reżyserii Bogdana Toszy. Jakie spektakle pani lubi na repertuar Teatru Śląski? No, ja na przykład gram w Maydayu, który utrzymuje się w repertuarze Teatru Śląskiego od 28 lat. Także to jest swoisty rekord. Ale bardzo lubię też Piątą Stronę Świata, gdzie gram po śląsku. A nie znałam, bo już teraz się nauczyłam, nie znałam Gwary Śląskiej, ale się uczyłam. I to mi sprawia przyjemność teraz granie w tym języku. Przed spektaklem, żeby no, takie ćwiczenia dykcyjne, ale czasem robimy za kulisami, zwłaszcza przed tym spektaklem. No ale też trzeba się skupić, po prostu wyciszyć i skupić się, przypomnieć sobie tekst albo przegadać ten tekst z kolegami. Może pokazać coś ćwiczenie na dykcji? Ptapte, pti, ptoptu, pty. Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie. Jeszcze raz? Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie. Stół z powyłamywanymi nogami. Trudno to jest. No, coraz łatwiej. No, cykl prób jest właściwie taki od 2-3 do 4 miesięcy. Bardzo lubię podróżować po Azji. Podróżowałam po wielu krajach Azji, ale nie dotarłam jeszcze do Japonii. I z utęsknieniem czekam, kiedy znajdę się w tym kraju. A najbardziej chciałabym na wiosnę, kiedy kwitną te mityczne wiśnie. No to fajnie, zapraszam. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że się tam znajdę. Teatr Śląski no joyu-san Arina Heheruska-san deshita. Gekijou ni kite ne. Jesteś jak wielbłąd, czarny baran. Jesteś jak wielbłąd, czarny baran. Na wielnicy, mój miłościwy pan. Na wielnicy, mój miłościwy pan. Kawoszty tam idzie, mój czarny baran. Kawoszty tam idzie, mój czarny baran. Niedzielka, niedzielka, mój miłościwy pan. Niedzielka, niedzielka, mój miłościwy pan. Kawoszty tam dzieło, mój czarny baran. Kawoszty tam dzieło, mój czarny baran. Муку мало, мой милостивый пан. Муку мало, мой милостивый пан. Чем тебя били, мой черный баран? Чем тебя били, мой черный баран? Палками, ставками, милостивый пан. Палками, ставками, милостивый пан. Как же ты плакал, мой черный баран? Как же ты плакал, мой черный баран? Мя-мя-мя, мой милостивый пан. Мя-мя-мя, мой милостивый пан. Самовар, Чехов, тройка, калинка, гармошка, матрешка, Пушкин, Калашников, Заяц, нас не догонят.
Dzień dobry.